Za zimno było, słuchajcie, na... Ale poszedł, ale urwał błędko. Ale urwał, ale to było. Cena mleka 8 groszy w dół. Poprzednie 25 groszy w dół. Więc jestem na poziomie poniżej złoty 70. Przy kosztach produkcji 2,10. Nie wiem, co ktoś sobie wyobraża. Przy tej niewolniczej pracy jest to naplucie w twarz rolnikom. Słuchając tych pogodynek, mam do pana wspaniałą wiadomość, będzie znów piękne słońce, a nie pada po 4 miesiąca u nich. Szczegół, nieważne. Chleb jest z Biedronki, kurwa. W kolejnym vlogu mam powiem, czy w ogóle jakiegoś deszczu on spadło coś, bo już 6 tygodni. Wracam do tego tematu, bo to boli, słuchajcie, bo się chodzi o nawozy, że płaciło tyle pieniędzy. Ale chodzi o samą satysfakcję i doglądanie tego wszystkiego, o tą naszą pracę chodzi, tak? Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. 2 czerwca, czyli dzień po dniu dziecka, wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego. Jeszcze tak nigdy rano wam oprysków nie nagrywałem, ale zacznę zrywać się wiatr. Zostało mi poletka do opryskania, więc te temperatury w dzień są, no można powiedzieć, dość wysokie. Dlatego wieczorem i z rana na szybciutko czym pryskamy? Dwuliścienne, kukurydza, mocarz, nikosulfuron i na jednoliścienne powinno to załatwić. W zeszłym roku pryskałem, było czyściutko w kukurydzy, to był na poletkach, to widział, więc zostawiamy sobie na miejscu, słuchajcie, opryski i lecimy na pole, bo nie ma tutaj co za dużo gadać. Tym bardziej, że trzeba krówki rano obrzątać. Wygląda kukurydza. Na tło chwilę, będziecie widzieć, jak wygląda, jak będziemy jechać. Szkoda czasu, więc miał być, pytaliście o inwestowanie, co powiedziałem, miał być opryskiwacz, no ale PiS skutecznie wyleczył mnie z nowej maszyny. Pszenica po 600 parę złotych, nie ma komu kupić nawet w moich rejonach. Pozostałym zbożu nie wspomnę. Słuchajcie, w niektórych rejonach kraju nadawali przymrozki, u nas na szczęście nic takiego się nie dzieje. Jest granica 7-8 stopni. Rano, tak to oczywiście bym nie pryskał, wiadomo. To będę musiał wyłączyć kawałek, bo wczoraj jechałem. Lecimy.
dobry. Od słupa, więc kawałek musimy pominąć, żeby nie pryskać na, nie nakładać na zakład jakby. Tu już możemy jechać. Musimy wyżej, żeby tą miedzę nam tu sięgało. Pan Izydor jedzie. Wracając, słuchajcie. W zeszłym roku puszczałem tymi środkami. Kukurydza była czysta, więc w tym roku sięgnąłem po to samo rozwiązanie. Zaczynają chodzić. Was tym nie przeszkadza to, że nie pada już w miesiąc. Was to nie przeszkadza. Że ludzie wróci za Argentynę. To, że zimno, absolutnie. Dobra, będziemy mieli dotąd dopryskane. Trzeba pamiętać. Przejazd tutaj odtąd. Ja wyłączę i będę przeliczę sobie rybniwy. No już wiem, gdzie wjechać, słuchajcie. Oczywiście pewnie jak zwykle będziemy mieli słupa haja. Nie ma tych chwastów aż tak dużo, ale zaczynają skubane sobie sadzić porządnie. Robią się już duże. Myślę, że śmiało opryski sobie poradzą. Liczymy na wszelki wypadek. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo dobrze. Widzimy, bo wiatr się zrywa. A chcemy to zrobić, żeby było, słuchajcie, jak najlepiej. Wygląda ta kukurydza, zobaczcie, już jest prawie 4 liścia, 5, gdzie nie gdzie. Wracając co do inwestycji, co do gospodarstwa, słuchajcie, to może na chwilę, bo co jeszcze? Właśnie jestem na, że tak powiem, terenie Poletek. Nie powiem wam konkretnie, jaka to jest zmiana. Bo jesteśmy tam od początku pola, tu są różne, po 12 redyn. Jak Tomek przyjedzie, oznaczymy je i będziemy wiedzieli, która jest która, to wam na spokojnie pokażę, będzie większa, będzie już widać pewnie różnicę. Niko z Ulfurą poradzi sobie z wszystkimi jednoliściennymi. Też tu nie ma. Mocarz jest bardzo delikatny, więc on dość długo to bierze. Niko z Ulfurą zresztą też dość długo, ale poradzą się moim zdaniem wszystkimi fastami jak co roku. Każdy z was ma swoje rozwiązania, no to lecimy od nowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No jakżeż by mogło nie przypaść jak na środku studzienki. Nie na środku studzienki, no przecież to by było przecież nienormalne. O, się studzienka wyjeżdża, ja.
20. A ja dostaję złoty 68 za 4, 40% tłuszczu, a tu jest 3,20, no, normalizowane na plucie w twarz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Więc kto tu robi, kogo wijają? Dlaczego mam pretensje do tego rządu, słuchajcie? Otóż dlatego, że większość tych gęb, mord, zapora jak powiedzieć, za czasów porozumienia centrum, bo wielu was tego nie pamięta, czyli post Solidarności, zezwoliła na sprzedaż całego, całej gałęzi handlu spółkom zachodnim. Stopniowo coraz bardziej. Żabki, Auchan, Żabkę na trochę później, ale wcześniej Auchan, Carrefour, Makro Cashe, inne dziadostwo, Lidl. Teraz to oni dyktują ceny, ile mogą zakładowi dać za dany produkt. Więc słuchajcie, ja dostanę złoty 68 za takie mleko bez odciągnięcia śmietany i innych rzeczy. Zakład weźmie może za gotowy produkt dwa z groszem małym, gdzie jeszcze kosztuje go transport, a oni w pełni legalnie przypierdolą sobie, bo trzeba to tak nazwać, 2,50 marży, gdzie tam jakiś groszowy podatek, bez pracy, prawie żadnej. Więc to zawiniły wszystkie rządy po kolei, zaczynając od Solidarności. Wcześniej było z Połem, inne grupy polskich sklepów państwowych, spółdzielni. Takich cyrków nie było. Zboże
pszenica 600 z groszami, a mąka, jak była droga w sklepie, tak jest nadal, czy ona nawet może być ukraińska, nawet nikt nie spadła. I w dupie high life. Jak jakaś cena pójdzie minimalnie zboża w górę, to zaraz mąka pójdzie dalej w górę, nie spadając. Macie prostą odpowiedź, kto na tym zarabia. Ale zostawmy tę politykę, bo po co się denerwować od samego rana. Tu już mamy zimne odmiany. Torek przyjedzie, na pewno wam opowiemy pokrótce o każdej z nich, o nowościach, aby to rolnictwo przetrwało. A ja znowu liczę. Słuchajcie, jesteśmy na Liberii. Tomka postawiłem, żeby było widać, jak ta pszenica wygląda po regulacji. Na dzień dzisiaj praktycznie 12 maja. I to jest taki dzień, celowo odwlekałem z tym vlogiem, muszę wam powiedzieć, spryskania kukurydzy, bo nie miałem co do tego dokleić, jakie bzdury, to bez sensu. A chciałem wam pokazać, właśnie byłem ciekawy, czy to jest padnie deszczu, a nie spadło od 6 tygodni. Nawet kropla. I zobaczcie, pszenica wygląda tak. Liczyłem, że pójdzie u mnie na rekord. Na pewno będzie, to jest też najlepsze pole z drugiej strony, ale będzie sypała najlepiej z wszystkich. Ale ile będzie sypała? Teraz kwitnie. Zobaczcie, nie wiem, nie potrafię wam powiedzieć, czy jakiś deszcz spadnie, czy nie. Liście po tych wszystkich moich zabiegach, te jedynce, te dwójce, zobaczcie, liść flagowy, podflagowy, no wszystko zdrowe, ale podflagowy zaczyna już prawie schnąć. Zobaczcie, jak to wygląda na dole. Wszystko żółte. Już nie ma wody, nic. Nic jeszcze, to jakoś daje radę. Pomyk może wachlować ją trochę tą Liberią, ale to no... A my przyjechaliśmy, słuchajcie, oznaczyć z tablicą. Także Kołaczek Tomek miał problem. Problem, widzimy właśnie, zabiegać tablicę. No tak to wygląda. Niestety nie mamy nic wody. Pokażę wam kukurydzę też, jak tam zadziałały środki. No ale co z tego, że się staramy, jak pomimo tego to z góry nie daje nam wody i no, nie możemy nic zrobić. Absolutnie nic. Wygląda pięknie, bo piękne, równe głosy. Chwastów zero, wszystko ładnie zadziałało. I po brzega, wiadomo, się wjeżdżało, to tam będzie ciutkę na samym wjazdku gorsza. Ale założymy tablicę, pokażę wam jeszcze na drugim polu, które jest bardziej mozaikowate, Asory na przykład. I tam będzie już na pewno ten spód wyglądał gorzej. Tutaj się wjeżdża, akurat to tu wiadomo, że jest wjeżdżone, jest gorsza. Patyk mamy uszykowany, patyk, to nie patyk, to kołek. Ta pszenica teraz właśnie kwitnie, potrzebuje tej wody. Mówią, że pojutrze będzie coś padać, zanim film wyjdzie, może zacznie, to wam napiszę w komentarzach, ale bardzo cienko to widzę. Widocznie koło Częstochowy mieszkają lepsi ludzie, tam padało 5 z rzędu, a my jesteśmy w czarnej dupie z wodą, niestety. To jeszcze całe szczęście, że mieliśmy bardzo mokrą wiosnę i te resztówki wody gdzieś tam zostały. A muszę wam powiedzieć, że gdyby nie to, to pewnie tak na Zachodniopomorskim byśmy już Kierowałby do namiotem, czy? O, widzisz, to ręka, że przycisnął to od razu. No, ale no, jednorazowego użytku już w kręgu. Tak, no słuchaj, masz ten drugi? Jest. Żebym dowalił. Jednorazowego użytku. Trzymaj. No. Tylko młotek, żebyśmy nie zapomnieli, Tomek. Już to położyłem gdzieś tam. Także widzicie. No wszystko zrobiłem tak jak należy. A teraz wszystko zależy od góry. Czy to będzie padać, czy nie będzie. To już tylko, słuchajcie. Będziemy mogli sobie gdybać. Okej, okay, lecimy, pokazać wam Asory. I może chociaż jeszcze jedno przężyto. Słuchajcie, kolejne nasze zaznaczanych pól. Pamiętacie z oprysków Asory? Tak, pokraciona orkowo. Pszenica z genem żyta. Skracana również, bo ona leży raczej do wysokich pszenic. Ale dość późna, bo troszeczkę także ona też tak mocno aż nie przysiadła. Późno pryskana na miotłę
gdzie nie gdzie pojedyncze. Pojedyncze, gdzie nie gdzie miotełki, poza tym ok, jest czysto. Sytuacja, jak widzicie, tam na dole już zdeptali, taka sama. No tu flaga bardzo zdrowa. Tak jak widać, zobaczcie, zero. Nic na fladze. Na liściach tam podflagowych również nic się nie dzieje, niżej już jest susza. Wszystkie te wcześniejsze jakieś infekcje zaleczone, także tutaj naprawdę duet na starty. I te dwójeczka sprawdziły się bardzo dobrze. No teraz tylko woda, jeszcze mam nadzieję na wodę. Słuchajcie, tak jak wam obiecałem, jesteśmy na kukurydzy podczas przejazdu na pola. Ona tak tam wygląda ogółem. Ma na nas lepszą wiadomość. Tak, i tutaj zobaczcie, chwasty już nam praktycznie gdzieś tam do końca zdychają. Czym pryskane, zobaczcie, widzieliście w poprzedniej części filmu, czyli nikosulfuron plus mocarz. Ładnie wygląda, może Tomek stanie, żeby było. Ta była siana 4 bliżej, przy do kolan ci przybliżę, tak, Tomkowi do kolan gdzieś jest, no. 4 maja już od tamtych wcześniej nie padało, nie pada do tej cały czas pory, jeszcze ona daje sobie radę, ale teraz dopiero słuchajcie, zacznie się dla niej potrzeba wody, tam od 8 liścia ona gdzieś ma pewnie 7, tak nie liczę nawet, ale tak już po doświadczeniu liczę sobie, że około 7 liści wygląda równo. Jak się dostanie wodę, naprawdę będzie coś z tego fajnego. Jedno z kolejnych pól, słuchajcie. Jesteśmy na jęczmieniu ozimym Riki. Jęczmień. Całe szczęście, że opryskany pontosem na, już wam o tym mówiłem chyba wcześniej, na jesieni, ponieważ był kłopot tego rodzaju, że bez możliwości wjazdu nawet zimą, oczywiście 2 razy azot, tak, o mrozie i praktycznie gdzieś tam przez tym jakimś stadium, ale za zimno było, słuchajcie, na... Ale poszedł, ale urwał błysko! Ale urwał, ale to było. I słuchajcie, bez możliwości, no był jeszcze taki moment, że nawet dało się rozsiać drugą dawkę, ale już opryskać, gdzie temperatury były odpowiednie, oczywiście zabiegł T1 ze skracaniem. Nie udało się, nie udało się, ale on sam z siebie, nowość, jęczmień 2, urzędowy, wyglądają kłasy dość fajnie, nie jest za duży, więc mam jakiś ulew, których nie ma, zresztą mu tu nie grożą, ale no niestety tutaj też wszystko wysycha do rzeczywistości, ta woda, zobaczcie, wszystko robi się już w kolorze żni, w kolorze kombajnowania, a zdradzę wam taką tajemnicę, że wkrótce, już niedługo na żniwa, nowa piosenka grupy Masa Skład, czyli Artura i Marcina, o żniwach. Słyszałem kawałek, bardzo fajna. Chłopakom zawsze wychodzą fajne piosenki żniwne, także które bardzo lubicie, jako muzykę do 30, że tak powiem. Dobra, przejdziemy i lecimy sobie na tełto. Mamy tabliczkę postawioną. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym z pól, jednym z wielu. Tutaj jest szerzy to korado. Skrócone w odpowiednim momencie. Sztywne, fajne. Widzisz się przy opryskach. Czyściutko. Co, flaga, wszystko zdrowe, co z tego, jak w spodzie też już się robi. Nam na dole żółto. Czekamy na deszczyk. Włosy długie, zobaczymy jaki prąda. Czy to będzie sucho, czy to będzie coś popada. No w naszych rejonach naprawdę środek Polski centralnej. Nie pada nic, Tomek już szykuje tablicę. Gdzieś sobie ustawimy, żeby było widać z drogi, aby kogoś interesowało. Zero miotły. Zobaczcie, jak wyglądają kłosy. Tak, trzeba, Tomek, porządnie wbić, bo jak te huragany przyjdą, to rozumiesz, z miejsca tyle deszczu. Jak puści, to później wkręcisz, albo dobijesz później. Z jednej strony ta taktyka jest lepsza, ale z drugiej strony... słuchajcie, tutaj było bez możliwości... Znaczy, bardzo późno to jedynka i bardzo późno skracanie. Mokro, po prostu bardzo mokro było. I no...
Te skracanie niestety nie zareagowało tak jak powinno, także ten mięsień mamy strasznie duży. Patrzcie, chodzimy sobie, no tak, jest taki duży. W zeszłym roku udało mi się to zrobić optymalnie, była optymalna pogoda. Nie wiem. Nie wiem co powiedzieć, bo pole jest mozaikowate. On wcześniej zejdzie z pola, ale wydaje mi się, że plon tutaj średni na poziomie, gdyby coś popadało jeszcze, bo zawsze Was namawiam i będę namawiał Was do zasiewu mięśnia ozimego, zwłaszcza tełto. To jest naprawdę fajna robota. W zeszłym roku nie spodziewałem się, ten plon był duży, a może teraz się spodziewam dużego, a będzie właśnie w tą stronę mały. Znaczy mały, nie tyle co liczę po prostu, tak? Bo kłosy wszystko są, no i zobaczcie, bardzo fajne, wszystko to wygląda. No ale no ten deszcz, on już wykorzystał to i te ziarna tam są nalane prawie. Na pewno jest dużo lepszej sytuacji jak pszenica, ozima czy inne zboża, tak? No niestety tutaj go troszkę pokładło. Zbyt późne strucenie, ale to tylko dlatego, że nie mogliśmy wjechać w pole. No ale tylko i aż, bo z drugiej strony, słuchajcie, ta woda dłuższy czas się trzymała, niektórych jonek kraj, pomimo braku zupełnie opadów, jeszcze te zapasy były, które już się właśnie kończą. Zdaję sobie sprawę, no zazdroszczę niektórym z Was, zazdroszczę tej wody. Ktoś może napisać, nie ma czego, bo za dużo może u kogoś, ale u wielu z Was jest jeszcze gorzej, więc warto aż tak mocno narzekać. Zobaczcie, tu taki efekt brzegowy, zdecydowanie te kłosy są dużo, dużo większe. Dlatego też przy okazji, korzystając z okazji, bo ten film wyjdzie, kto z Was ma hodowlę, namawiam Was, zwłaszcza co mają okrało, że są z ekoschematy, które ludzie tną sieczkę, słomę w sieczkę, masz. I to jest raz, a druga sprawa to jest te susze, że słuchajcie, tej słomy będzie brakować, to tam komu jest potrzebna ta słoma, niech wcześniej się o to staram. Jakiś przepłon, zobaczcie, po ziemi. A wygląda mianowicie na tą naszą suszę, tak. No co, zdrowe liście, wszystko są. Flagowy, podflagowy. Tak wygląda to wszystko. Tylko woda, zobaczcie, kwitnie akurat. O. Tylko woda. Miałoby fajne, duże kłosy. No ale co? Niestety, przejdziemy sobie w poprzek. Akurat. Tutaj wbiłem się, słuchajcie, ciut za późno. Ono szybciej startuje od Corrado, zdecydowanie. Ze skracaniem, tak one trochę wyższe. Tak wygląda, zobaczcie tutaj. Jedźmy u sąsiada. Wiosenne. Zboża wiosenne u nas bardzo skromnie, o ważka. Ciała. No, sami ocencie jak to wygląda. Żeby nie było, pójdziemy też do mnie. Zobaczcie jak i on siał po świętach, ja przed świętami siałem w sumie. Nie, ten deszcz poszedł i zasklepił ten początek tutaj poprzeczniaka na tej glinie. Tomasz, musisz ją trochę w tamtą do gospodarstwa popchnąć i dobić, bo tak to jest taka pochylona, się może romnąć, nie? Tu wtedy woda stała przed świętami, jak ją zasiałem. Kunem żeśmy sieli, no wygląda to tak, zobaczcie. Ekologiczna produkcja, nawet deka nawozy. Planuję jutro coś posiać, bo nadają coś tam deszczu. Delikatnie i coś dam, bo siana bez nawozu. Pamiętacie, jęczmień, pszenica i dwa rodzaje owsa. Zastanowiłem się tak, bo słuchajcie, znalazłem skrzypionkę, gdzieś tu jedną widzę, ale tylko jedną. Ona chyba bardziej w wilgotnym czasie atakuje. Wydaje mi się. Słabo to miało. Wiadomo, że pszenica też nie krzewi. Wiosenna. No ale na tą wiosnę u wielu z Was coś powie, ciesz się, bo... No ja się cieszę, bo mam zarąbistą, tak? Bo miałem deszcz. Drugi powie, ciesz się, że mam taką, bo u mnie już uschła. No i znam takie przykłady.
absolutnie, macie zapewne rację, coś tu na wozu tam jeszcze portujemy. Sam z tyłu na pewno wygląda mi się, że gorzej, tam jest totalny piasek. Ale no, na pogodę wpływu ludzie nie mają, mimo że dzięki Bogu, że nie mają. Niektórzy słońce by chcieli przez cały dzień. Słuchając tych pogodynek, to mam do Państwa wspaniałą wiadomość, będzie znów piękne słońce, a nie pada po 4 miesiąca u nich. Szczegół, nieważne. Chleb jest z Biedronki, kurwa. No ale będziemy kosić, na pewno pokażę, jak to polonowało. I kolejny vlog mam, powiem, czy w ogóle jakiegoś deszczu mam spadło, coś, bo już 6 tygodni. Wracam do tego tematu, bo to boli, słuchajcie, bo się chodzi o te nawozy, że płaciło tyle pieniędzy. Ale chodzi o samą satysfakcję i wyglądanie tego wszystkiego, o tą naszą pracę chodzi, tak? Co tu dużo mówić? Się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie. Cześć.